Każdy z nas ma swoją unikalną ścieżkę rozwoju. Rozwijamy się poprzez wyzwania. Oznacza to, że rozwijamy się wtedy, kiedy mierzymy się z trudnymi życiowymi sytuacjami. Rozwijamy się wtedy, kiedy mierzymy się z fizyczną chorobą. I w tych sytuacjach możemy podjąć jedną z dwóch decyzji. Albo zaczniemy przyglądać się sobie, zaczniemy przyglądać się swoim przekonaniom, swoim oczekiwaniom od świata, temu, jak postrzegamy rzeczywistość, temu, jak definiujemy szczęście, dobrostan, poczucie bezpieczeństwa, poczucie własnej godności itd., itd. I możemy się zająć weryfikowaniem swoich przekonań na ten temat. Możemy też skupić się na naprawianiu rzeczywistości, naprawianiu ludzi, naprawianiu okoliczności. Możemy domagać się sprawiedliwości dla tych, którzy wyrządzają nam krzywdę. Możemy domagać się zadośćuczynienia od tych, którzy wyrządzili nam krzywdę. Możemy też zanurzyć się w żalu i cierpieniu, czyli tkwić w pozycji ofiary i oczekiwać tego, żeby otoczenie wspierało nas tym, że się nad nami użala. To wszystko nie jest niczym złym, absolutnie, tyle że jest to bezużyteczne, ponieważ nic nie zmieni w naszym życiu, nie wniesie niczego z tego, czego byśmy oczekiwali. W związku z tym ważne jest, żebyśmy spojrzeli z perspektywy wzięcia odpowiedzialności za siebie. I są dwie ważne ścieżki, którymi możemy dążyć do zmiany, którymi możemy dążyć do tego, żeby nasze życie stawało się coraz lżejsze, coraz niekoniecznie przyjemniejsze i łatwiejsze, ale żebyśmy coraz świadomiej żyli. Jedna z nich to jest ścieżka umysłu. Ta ścieżka, można by powiedzieć, prowadzi od zewnątrz do wewnątrz. Ta ścieżka jest ścieżką od konceptu do doświadczenia. Drugą ścieżką jest ścieżka serca. Ta ścieżka jest od doświadczenia do konceptu. Ta pierwsza polega na tym, że podważamy wiarygodność swoich przekonań. Czyli przekładając to na taki ludzki język, jeśli cierpię z powodu tego, że jestem niesprawiedliwie traktowana, muszę zweryfikować swoje poglądy na temat tego, co to jest sprawiedliwość i co to jest sprawiedliwe traktowanie. Możemy pracować tutaj z uwalnianiem wszystkich emocji, które pojawiają się wtedy, kiedy dzieje się coś, co jest niezgodne z naszym przekonaniem. Ścieżka serca jest ścieżką kochania siebie, jest ścieżką patrzenia na wszystkie nasze niedoskonałości, także na te wszystkie nasze przekonania, na wszystkie nasze rany emocjonalne i z troską, uwagą, miłością, akceptacją, pomaganie temu małemu, zranionemu dziecku w nas na bezpieczne wzrastanie. Wzrastanie w poczuciu bezpieczeństwa, którego być może to dziecko nigdy w życiu nie miało, nie było w stanie doświadczyć. Jestem w takiej samej drodze jak każdy inny człowiek. Zmieniam się z miesiąca na miesiąc, pewnie też z dnia na dzień. Dlatego też Akademia Psychobiologii, którą prowadzę, ewoluuje z edycji na edycję. Każda kolejna edycja jest zupełnie inna niż poprzednia. Dlatego, że nawet te same treści, które pojawiają się w kolejnych edycjach, są przedstawiane z kompletnie innej perspektywy, z perspektywy moich nowych doświadczeń, z perspektywy nowego postrzegania rzeczywistości, z perspektywy zweryfikowania kolejnych ograniczających moich przekonań. I dzielę się tym obficie z moimi studentami. Uczę też ich, żeby nie uczyli się na pamięć leksykonu biologicznych konfliktów, co zawsze budzi lekki wstrząs na początku, kiedy w pierwszych słowach niemalże otwierających akademię mówię: nie uczcie się tego na pamięć. Możecie do tego zawsze zajrzeć. Macie od tego skrypty.
Na początku jest taka tendencja do tego, żeby zdobyć jak najwięcej wiedzy i żeby zdobyć jak najwięcej narzędzi, żeby z tą wiedzą pracować, ale tak naprawdę wiedza nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, w jaki sposób ją interpretujemy i to jest klucz. A nasza interpretacja zależy od tego, na jaki poziom świadomości się wspięliśmy i ile swoich ran uzdrowiliśmy. Im więcej uzdrowionych ran, im wyższy poziom świadomości, tym szersza perspektywa interpretacji. I tego teraz głównie uczę swoich studentów. Mam wielu pięknych nauczycieli, którym bardzo wiele zawdzięczam i z takich nauczycieli duchowych wymieniłabym w pierwszej linii Davida Hopkinsa. David Hopkins pokazał mi ścieżkę umysłu, która była mi bardzo bliska. Potem pojawił się ktoś, kto pokazał mi ścieżkę serca, to był Matt Kahn, i wprowadził wielką równowagę i harmonię do mojej pracy ze sobą. Wprowadził równowagę pełną pomiędzy intelektualną pracą ze swoimi ograniczeniami i pomiędzy akceptacją, wyrozumiałością, patrzeniem z miłością na wszystkie swoje ograniczenia. W pewnym momencie zrozumiałam, że nasza droga nie polega na tym, żeby za kimkolwiek podążać, żeby na kimkolwiek się wzorować i żeby dążyć do jakichś konkretnych stanów, bo oczywiście przychodzi taki czas, kiedy jesteśmy na swojej ścieżce rozwoju, kiedy mamy wyobrażenia o oświeceniu, o poziomie bezwarunkowej miłości, o poziomie miłości i tak dalej. Tworzymy swoje wyobrażenia, jak będzie wyglądało nasze życie, kiedy osiągniemy ten etap, następny etap i tak dalej. Ważne jest, żeby rozumieć, że umysł, bo tym tylko tutaj się posługujemy w naszej formie, nie jest w stanie zrozumieć istoty poziomu świadomości. On może tworzyć tylko swoje wyobrażenia na ten temat, wyobrażenia ograniczone do tego poziomu świadomości, który przez ten nasz umysł na ten moment się przejawia. Więc tworzenie wyobrażeń o tym, co bym chciała osiągnąć na następnym etapie swojej ścieżki, jest czymś, co już odłożyłam do lamusa. Nie mam żadnych oczekiwań. Wiem, że ścieżka rozwoju jest ścieżką tu i teraz i że istota jest nie w celu, a w drodze. Tą drogą jest wdrażanie w życie, wdrażanie w swoje działania, wdrażanie w swoje wybory najwyższych wartości, takich jak miłość, radość, wdzięczność, szacunek dla wszystkich i wszystkiego. I to jest droga. I kiedy uzdrawiamy swoje rany, mamy większe poczucie własnej godności, mamy więcej szacunku dla godności innych, i zmienia się poziom naszej świadomości. Tu nie ma dążyć do czego. Trzeba po prostu tym być.